Proszę Państwa, po krótkiej przerwie naszym kolejnym prelegentem Rafał Ziemkiewicz. Witam serdecznie, Rafał. Witam, dzień dobry. Witam Państwa. Temat troszeczkę inny niż podawany wcześniej, mianowicie błędy Polaków w II wojnie światowej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W sumie to samo. Trochę sobie pozwoliłem temat przeformułować, żeby jaśniej było w nim od razu zawarte, o czym chcę mówić. Mam w zwyczaju mówić na chodząco, no ale z uwagi na techniczną stronę zagadnienia postaram się dzisiaj w nietypowy dla siebie sposób stacjonarny sprawy przedstawić. Proszę Państwa, to nie będzie niestety tak ciekawe wystąpienie jak wystąpienie poprzednika, bo nie typu poznawczego nazwijmy to, tylko typu polemicznego raczej. I zacznę od anegdoty, pozornie zupełnie z tematem niezwiązanej. Otóż jedna z instytucji państwowych, no nie jestem upoważniony, żeby szczegóły wszystkie zdradzać, a chodzi w sumie o sprawę, nie o tak zwane dziennikarstwo interwencyjne. Jedna z instytucji państwowych prowadzi w internecie, odpowiedzialnych za naszą pamięć historyczną, prowadzi w internecie takie kalendarium historyczne. No prosta sprawa, każda data to jest wpis, że tyle a tyle lat temu zdarzyło się to i to, tak celem edukacji. No i w sierpnia, nie pamiętam którego dokładnie, specjaliści na pewno poprawią, nie chcę strzelać z pamięci, pojawia się notka, że 199 lat temu tego dnia w roku 1920 marszałek, naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz rozpoczynający Bitwę Warszawską, po czym złożył na ręce premiera Witosa rezygnację i wyjechał spotkać się ze swoją rodziną. Kilka godzin później odpowiedzialny za to kalendarium pracownik, wybitny historyk z profesorskim tytułem, znany Państwu doskonale, ale nieupoważniony, żebym to upubliczniał, który akurat jest za granicą zresztą, dostaje telefon, że tutaj dzwonią z władz, z telewizji polskiej, co tu na za jakieś endeckie kłamstwa i w ogóle, że to jest sprzeczne z polską racją stanu, że nas wyprowadzają z NATO, że w ogóle dojdzie do jakiegoś kryzysu tego. Facet mówi, no nawet już nawet nie życzliwy biograf, tylko wręcz hagiograf Józefa Piłsudskiego, jakim jest Wacław Jędrzejewicz, odnotowuje ten fakt, on nie jest przez nikogo zmyślony, jest to fakt historyczny. No tak, no tu się zatukali, ale wiecie, rozumiecie, nie musimy tak wszystkiego odnotowywać w tym kalendarium, to może usuńmy ten wpis. No i wpis został po kilku godzinach na interwencję, jak mówię, ludzi mianowanych wysoko przez Prawo i Sprawiedliwość usunięty. I co to ma za związek z II wojną światową? No to, że po prostu mamy do czynienia znowu z jakąś taką recydywą PRL-izmu, tylko o ile tamten PRL-izm, prawda, fałszował historię, zmyślając jakieś szczegóły bitwy pod Cedynią, o której wiadomo tyle tak naprawdę, że była, a porobiono wielkie kariery naukowe na wymyślaniu jej przebiegu, porobiono kariery naukowe na udowadnianiu zachodniości naszych ziem zachodnich, no i tak dalej, i tak dalej, i tego, że tysiącletnie Drang na Hostę, żeśmy stawiali mu opór. Tak znowu w tej chwili mamy tendencję do wymyślania jakiejś historii na nowo. Właściwie to jest stara historia. To jest wersja historii oczywiście zmyślona przez sanację, przez propagandę lat 20. i 30. I z tymi wszystkimi mitami romantycznymi, które wokół niej narosły. Więc to jest powód, żeby jednak uparcie mówić o błędach popełnionych w II wojnie światowej. Bo oczywiście częścią tej narracji, która absolutnie nie dopuszcza tego, że marszałek Piłsudski złożył w 1920 roku dymisję na ręce premiera Witosa i wyjechał i każe... Tak, to nieważne jak interpretować ten fakt, po prostu usuwanie samego faktu. To w segmencie dotyczącym Bitwy Warszawskiej Piłsudskiego jest to pikuś w porównaniu z tym, co wyrabia się z pamięcią o II wojnie światowej. No i tutaj narzucany jest jeden prosty schemat. Przecież nie mogliśmy iść z Hitlerem. Przy czym i tu wszelkie dyskusje mają się kończyć, ponieważ jeżeli ktoś nie kończy dyskusji, no to po pierwsze jest hitlerowcem, to już wystarczy, po drugie jest współsprawcą Holokaustu,
Po trzecie, szkodzi polskiej racji stanu, wyprowadza nas z NATO, daje wodę na młyn odwetowcom z Bonn i Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest bardzo ciężko dyskutować o tym, jak doszło do II wojny światowej, jakie miejsce Polska w II wojnie światowej zajęła. Niemniej, przepraszam, jeśli to jest wstęp przydługi, ale uważam, że absolutnie trzeba tę pracę wykonywać, ponieważ wizja zakładająca, że nie mogło być inaczej, że wszystko zrobiono najlepiej, jak można było i po prostu polskim losem i przeznaczeniem było ponieść te ogromne ofiary, bo dzięki nim powstała w 1980 roku Solidarność i obaliła system sowiecki. Taka narracja jest budowana. Jest budowana na wzór tego, co w 20 latach zrobiono z powstaniem styczniowym. To znaczy zbudowano teorię o tym, że rok 1918, odzyskanie niepodległości, to było odłożone w czasie zwycięstwa powstania styczniowego. No dokładnie na ten wzór dzisiaj możemy słyszeć takie opowieści, że strajk sierpniowy w 1980 roku, a nawet sukces Okrągłego Stołu, to w nieco innym odłamie, który uważa, że to był sukces, to wszystko to były odłożone w czasie zwycięstwa powstania warszawskiego. Odkładając, proszę Państwa, na bok te idiotyzmy, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chcemy na poważnie rozmawiać o historii, to musimy badać historię ze stanem wiedzy takiej, jaką w momencie dziania się spraw mieli o niej bohaterowie tej historii. Znaczy oczywiście chwyt retoryczny stosowany przez ten romantyczny terror. Wiemy dzisiaj, jak się II wojna skończyła i zakładamy, że do tego, co Hitler zrobił, jaki się Hitler okazał i jaki się okazał wynik tej całej wojny, należy dopasować ocenę tych decyzji, które wtedy podejmowano, no to nie jest historia, to jest bajkopisarstwo. To jest nawet bardzo nędzne bajkopisarstwo, bo zaręczam, znając się nieco na tej dziedzinie literatury, że w zwykłym science fiction, który sobie nie stawia wielkich ambicji, naprawdę taki sposób rozumowania jest dyskwalifikujący dla autora. Jakaś logika w tym być musi. Jaka jest podstawy, że tak powiem, do polemizowania z tą głupkowatą, w moim przekonaniu, wizją, mam nadzieję, że Państwo podzielają tę opinię, w której wszystko po prostu musiało tak być, jak się stało, stać się inaczej nie mogło i wszystko zrobiono bardzo dobrze, a jeżeli coś zrobiono niedobrze, to i tak lepiej się nie dało, więc nie ma o czym gadać albo nie miało to żadnego wpływu. Otóż cofnąć się trzeba do decyzji, które zapadały w połowie lat 20. Mianowicie, a powiem inaczej, tutaj znowu trzeba zanurzyć się w tym, co w swojej książce pozwoliłem sobie nazwać złowrogim cieniem marszałka. Czy pamiętać, że od momentu zamachu majowego cała polityka polska była kształtowana przez grupę ludzi, która ukształtowała się w głębokim cieniu marszałka Piłsudskiego i pod jego wpływem i właściwie w sposób wierno-poddańczy wobec niego. To jest osobny temat, ja o nim pisałem wielokrotnie, tutaj też mówiono o tym, no Piłsudski nie potrzebował doradców, bo sam był najmądrzejszy, nie potrzebował ludzi, z którymi mógłby się spierać, którzy by mu pokazywali alternatywne scenariusze, potrzebował wykonawców i po prostu otoczył się takimi ludźmi, którzy oddawali mu cześć omalże parareligijną, wierzyli w jego geniusz, w związku z czym żadna myśl oryginalna w jego otoczeniu urodzić się nie mogła. Kiedy Piłsudski umarł, to się nie zmieniło. To zostali cały czas ludzie ukształtowani pod przemożnym wpływem Piłsudskiego w jego sposobie działania. A jaki był sposób działania Piłsudskiego? On tego sam nie ukrywał. Trzeba licytować zawsze w górę. Trzeba zawsze żądać tego, co jest niemożliwe. W pewnym sensie sukces Piłsudskiego, gigantyczny, historyczny, wynikał z faktu, że zakładał jedyny możliwy absolutnie pożądany przez niego rozwój wydarzeń, równie nieprawdopodobny jak zero na ruletce. No i akurat w 1918 roku taki zupełnie przez nikogo nieprzewidywany scenariusz się spełnił. W związku z czym wszyscy, którzy rozumieli w sposób realistyczny, nie przewidzieli tego, że trzy mocarstwa zaborcze mogą się rozpaść jednocześnie, i że Rosja, mimo że będzie po stronie zwycięskiej, to jej nie będzie, byli zaskoczeni rozwojem sytuacji. To była ta nisza, w którą Piłsudski wskoczył i to było również potwierdzenie, że skoro cud się zdarzył, to znaczy, że cuda są możliwe, mało tego, że są normalną częścią historii. W narracji piłsudczykowskiej cud zdarzył się dlatego, że marszałek go wywołał swoją żelazną wolą.
W związku z czym oczekiwano, że jeżeli się będzie z równie niezłomną wolą oczekiwać korzystnych dla Polski wydarzeń, to to się będzie musiało zrealizować, jest to tylko kwestia woli. No i tutaj dochodzimy do absolutnej podstawy tego wszystkiego, to znaczy sposób prowadzenia polskiej polityki w latach 20. oparty był wyłącznie na przekonaniu, co nam się słusznie należy, bez weryfikowania tego możliwościami, grą międzynarodową, co nam się słusznie należało. Słusznie nam się należało, że po zdobyciu niepodległości mamy być państwem wielkim, silnym i po prostu mocarstwem. W związku z czym zakładano, że jak się zobaczy propagandę lat 20., to tam Józef Piłsudski występuje nie tylko jako, zwłaszcza 30., nie tylko jako ojciec niepodległości polskiej, który niepodległość Polsce dał, ale również jako twórca polskiej mocarstwowości. Tę polską mocarstwowość uważano za coś zupełnie naturalnego. A co to jest mocarstwowość? To znaczy, że nie musimy się liczyć z żadnymi innymi państwami. Realnym efektem tej mocarstwowości, tego poczucia mocarstwowości, było oparcie polityki, bo było de facto próba podjęta i skutecznie wykonana wyemancypowanie się spod wpływu francuskiego. My byliśmy postrzegani na świecie jako taki rodzaj francuskiego protektoratu. Sami Francuzi też nas tak postrzegali. Natomiast po zamachu majowym, zwłaszcza w latach 30., zapanowało w Warszawie przekonanie, że nie będziemy niczyim protektoratem, ponieważ w pełni nam się należy to, żebyśmy prowadzili samodzielną politykę, a nawet politykę mocarstwową. Skoro takie sygnały wydaliśmy w dyplomatyczne i w różnych konkretnych decyzjach ku światu, że nie jesteśmy już więcej protektoratem francuskim, no to świat, w którego w innym zupełnie duchu elity były wychowywane polityczne, zadał sobie pytanie proste, ile Polska produkuje stali, jakie Polska ma możliwości wojskowe, ile ma dywizji, jaki jest stopień jej motoryzacji, jaki jest stopień jej industrializacji. I odpowiedział sobie z tego, przecież Polska nie jest w stanie być państwem prowadzącym samodzielną, mocarstwową politykę w Europie Środkowej. Więc jeśli odrzuca protektorat francuski, to znaczy, że protektorat niemiecki przyjmuje, bo innej opcji w tym momencie nie było. I te sygnały, które z Polski dochodziły do 1939 roku, potwierdzały właściwie taki odbiór polskiej polityki na Zachodzie. Cały kwiproquo lat 30. polegało na tym, że Józefowi Beckowi, Rydzemu Śmigłowi, Śmigłemu Rydzowi, przepraszam, i innym liderom państwa sanacyjnego wydawało się, że prowadzą politykę samodzielną. Tymczasem świat odczytywał to jako politykę proniemiecką. Cytowałem tu na poprzedniej sesji tygodnik Life z 1938 roku, który pisał, że Polska wybrała rolę szakala przy niemieckim lwie. I tak, to był taki numer specjalny właśnie poświęcony Polsce. I tak to dokładnie z zewnątrz wyglądało. Nikt na Zachodzie nie rozumiał tego tak, jak chciał to rozumieć Beck czy Rydz-Śmigły, to znaczy, że my, obserwując z pozycji siły postępowania Adolfa Hitlera, godzimy się na nie, ponieważ sprzyja ono naszym interesom, naszej mocarstwowości. Że to, że Hitler remedializuje nadrennie, to, że Hitler przyłącza Austrię, to, że Hitler zgłasza roszczenia wobec Czechosłowacji, odbierano w Warszawie jako rzecz korzystną dla nas, ponieważ nam to niczym nie zagraża, bo my i tak jesteśmy mocarstwem, które w razie czego sobie z Hitlerem poradzi. Natomiast rozbija to ten ład wersalski, w którym Francuzi nas chcieli uważać za swój protektorat i odpowiednio do tego traktować. To sprawiało, że wszelkie próby wciągnięcia Polski w jakąś grę dyplomatyczną, która miała utrzymać ład wersalski, czy zwłaszcza zatrzymać Hitlera, były z Warszawy odrzucane. Tym bardziej, że częścią tych prób była próba wmontowania Warszawy w jakieś porozumienie z Sowietami, co w Warszawie zdecydowanie odrzucano. Dlaczego odrzucano? I tutaj jest druga kolejna rzecz, którą trzeba odnotować jako jeden z podstawowych błędów popełnionych wtedy, a mianowicie Polska bez reszty uległa dezinformacji stalinowskiej. Stalin od momentu, kiedy objął i ugruntował swoją władzę, oczywiście przygotowywał Związek Sowiecki do udziału w wojnie i przygotowywał Europę do tego, żeby wojna
wybuchła. Na to się nastawiał, to był jego strategiczny cel, a ponieważ Stalin był wiernym uczniem mistrza Sun Tzu, który uczy, że zawsze trzeba wroga oszukiwać. Jeżeli jesteś silny, musisz udawać słabego. Jeżeli chcesz iść do przodu, musisz udawać, że musisz go przekonać, że będziesz się cofał. W związku z czym od lat 30. Stalin robi wszystko przez swoje agentury wpływu, żeby przekonać cały świat, że Związek Sowiecki odgradza się chińskim murem od świata. Nie jest zainteresowany żadnym podbojem. Po pierwsze, jest pochłonięty wewnętrznymi rachunkami. Temu służyły procesy pokazowe, dlaczego Stalin nie przecież mógł po prostu zastrzelić wszystkich swoich przeciwników cichcem. Potrafił to robić. Ale te procesy pokazowe miały ściągnąć uwagę świata i pokazać, jaki tam jest bardak w tych Sowietach, jak oni się żrą między sobą, prawda, jakie mają problemy z tym budowaniem ustroju. A potem Stalin otwarcie mówił, że wiele lat minie, zanim Związek Radziecki doścignie inne kraje, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową. Wytwarzano takie poczucie bezpieczeństwa. Ukoronowaniem tej operacji było wypuszczenie na zachód Trockiego. No, przedziwna historia. Wszyscy wrogowie Stalina chciał to znikali, a tego wypuszczono na świat i do pewnego momentu pozwolono mu jeździć po świecie i wszędzie tam prowadzić propagandę przeciwko Stalinowi. Ale jaką? No wszędzie Trocki chodził i opowiadał, że Stalin zdradził rewolucję bolszewicką, bo zamiast prowadzić rewolucję na cały świat, to on chce budować socjalizm w jednym kraju. I dokładnie to mówił, co Stalin chciał, żeby wszyscy myśleli. I Polacy tak myśleli. Jest wiele dowodów pokazujących, że w latach 30. elity polskie uległy bez reszty tej dezinformacji, były całkowicie przekonane jeszcze do roku 39. Stanisław Swianiewicz jest tutaj wspaniałym świadkiem historii, ten jedyny ocalony z Katynia. Opisuje to we swoich wspomnieniach, do jeszcze we wrześniu 1939 roku najgłębsze przekonanie elit polskich. Co ciekawe, lud miał inne podejście, ale elity były najgłębiej przekonane, że ze strony sowieckiej nie grozi nam nic, nie może nam grozić. Mało tego, snuto fantasmagoryczne plany wkroczenia po przewidywanym upadku systemu sowieckiego wojsk polskich do ogrążonych w chaosie Rosji, żeby tam budować nowy ład pod polskie dyktando, że spodziewano się, że to państwo się samo załamie. No więc Sowiety były totalnie lekceważone w tej polityce, ale jeśli budzi się mocarstwowość, no to ta mocarstwowość musi mieć wroga. Jeśli kierunek sowiecki został kompletnie w 30-tych latach skreślony, uznany za nieistniejący, że tam po prostu się nie dzieje nic, to tym wrogiem stali się Niemcy. I przedziwna sytuacja lat 30. polega na tym, że w sytuacji, kiedy do władzy dochodzi w Niemczech człowiek, o którym jeszcze nie wiadomo, że jest zbrodniarzem, na razie wygląda na zwykłego takiego sobie chuligana politycznego, jak Mussolini na przykład, czy wielu innych w tym czasie. Kiedy dochodzi człowiek, który po raz pierwszy nie wywodzi się z tradycji pruskiej, który prowadzi zupełnie inną narrację historyczną. Powiada, że głównym wrogiem Niemiec jest Francja i na zachodzie rewindykację, odsunięcie traktatu wersalskiego. Natomiast wykonuje coraz to kolejne gesty życzliwości wobec Polski. To w tym samym czasie, my to mamy wszystko zaburzone przez jeszcze perelowskie narracje, że oczywiście tam niemieckie prowokacje wobec Polski i tak dalej, to jest wszystko prawda dopiero od roku 39. Tak naprawdę do roku 39 z mocy rozkazu Führera prasa niemiecka jest życzliwsza Polsce bardziej niż dzisiaj. Właściwie nigdy w swych dziejach nie pisała tak dobrze o Polsce, jak właśnie w tych czasach wczesnego Hitlera. Kiedy tam są wykonywane rozmaite gesty, to z Polski płyną sygnały coraz to wyraźniejsze, że Niemcy muszą się z Polakami liczyć i właściwie niech liczą się z tym, że niedługo będą się musieli wycofać z polskiego Śląska, z polskiego Pomorza Zachodniego. Co prawda, to dopiero obóz narodowo-radykalny ustalił, jako pierwszy rzucił hasło granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie. Sanacja tego nie robiła otwarcie, ale gdzieś tam ten wyścig w tym kierunku następował. Kto bardziej wyraźnie zaznaczy polską mocarstwowość przez potrząsanie pięścią w kierunku niemieckim? Ja myślę, że po książce Krzysztofa Raka, który opisując plany Hitlera wobec Polski pod znaczącym tytułem
o Macie, zapomniałem. Wymarzony sojusznik Hitlera, chyba tak było, chyba taki jest tytuł tej książki. Jeśli ktoś jej jeszcze nie czytał, to serdecznie polecam. No to chyba już tutaj na tym polu spór został zamknięty ostatecznymi przekonującymi argumentami, że Hitler inaczej zupełnie wyobrażał sobie II wojnę światową. Wyobrażał ją sobie od ataku na Francję poprzez z Polską, że tak powiem, pilnującą Niemiec od wschodu, a później... Niespełniony sojusznik. Polska niespełniony sojusznik Hitlera, Krzysztof Rangel. Więc tam Państwo znajdziecie naprawdę wszystkie te dowody obalające wszystkie tezy takiej tej wizji właśnie, że nie można było z Hitlerem, typu na przykład, że przecież on zawsze gardził Słowianami. Tak, gardził, ale dopóki nas uważał za sojusznika, w ogóle nie uważał Polaków za Słowian, tylko za potomków Normanów, prawda, za których równie dobrze mógł nas uważać. Dalej zresztą tu Hitlera było bardzo płynne. No z Hitlerem jest oczywiście problem, ponieważ był to wariat, który na różnych okresach, w różnych okresach głosił rzeczy krańcowo odmienne i właściwie poza nienawiścią do Żydów i do Francji to wszystko u niego ulegało takim lub innym fluktuacjom. No ale mamy dowody, że planem nie było uderzenie na Polskę, że nienawiść do Polski nie była, jak się twierdzi, immanentną częścią hitlerowskiego planu, tylko tym planem była rewindykacja na Zachodzie. Myślę, że nie dłużąc tego, bo to wszystko, co mówię, no to są pewnego rodzaju tezy do dyskusji, która się powinna odbywać, a nie powinna się odbywać, bo skoro u nas usuwa się fakty, takie jak rezygnacja Józefa Piłsudskiego złożona na ręce Witosa, no to trudno mówić w ogóle o dyskusji, jeżeli się faktów nie przyjmuje do wiadomości. Niemniej takie do dyskusji trzeba prowadzić, znaczy te tezy do dyskusji pozwalam sobie zgłaszać w przekonaniu, że trzeba rozmawiać o polityce lat 30. jako o pomniku, po prostu pomniku polityki urojeniowej, prowadzonej z pozycji urojonego mocarstwa. Naprawdę do ostatniej chwili widać, że Beck i Rydz Śmigły uważali, że Hitler to jest ktoś, kogo my użyjemy do budowania naszej mocarstwowości. My ją sami sobie zbudujemy, ale powiedzmy, że te rewindykacje Hitlera postrzegano jako pożyteczne. Dlatego kiedy pojawiały się kolejne inicjatywy jakiegoś paktu antyniemieckiego, no to one były od nas, przez nas odrzucane, no bo tak, po pierwsze o Sowietach nie ma co mówić, to jest państwo, które się rozsypuje, wszyscy widzieli procesy pokazowe, prawda, za jakiś czas, to za 10-15 lat oni upadną. Natomiast co do Niemiec, nie widzieliśmy interesu w tym, żeby z Niemcami wchodzić we wcześniejsze jakieś tam konflikty. Sprawa niewyjaśniona wojny prewencyjnej nie przeczy temu, co mówię tutaj w tej chwili. Ona jest podnoszona jako argument, ale powiedzmy, że były to być może pewne sondaże, nie do końca wyjaśnione zresztą, bo źródła francuskie nie potwierdzają na przykład tego, co mówią źródła polskie o sondowaniu wojny prewencyjnej. Jeżeli nawet takie sondaże były, to z góry było wiadomo, że przecież Zachód na to nie pójdzie, nie ma najmniejszej na to chęci. Więc pierwszy podstawowy błąd, o którym należy rozmawiać, to jest ta polityka lat 30. Dlaczego? Dlatego, że ona doprowadziła do utraty możliwości realizacji takiego scenariusza, którego z dzisiejszego punktu widzenia widzimy stosunkowo najmniej niekorzystny dla Polski. Znaczy, oczywiście trudno jest mówić o alternatywach historii, to już wielokrotnie to zastrzeżenie wygłaszałem, bo tam stopień nieoznaczoności rośnie z każdym jakby kolejnym przyjętym założeniem, ale nie było teoretycznie niemożliwe opowiedzenie się przez Polskę po stronie Czechosłowacji i niedopuszczenie do konferencji w Monachium. Takie oczekiwania ze strony francuskiej były, one zostały odrzucone. Rydz Śmigły odrzucił to, zresztą tłumaczył to argumentem, że przecież wiedzieliśmy doskonale, że Francja się nie ruszy, że chce nas wpuścić do wojny z Niemcami, a sami nic nie zrobią. Ciekawy argument, jeżeli rok wcześniej Rydz Śmigły to wiedział, a rok później, już w 1939 roku, nie wiedział, że Francja się nie ruszy. Czy można mu ufać? To jest oczywiście to jest jego sławna wypowiedź dla Melchiora Wańkowicza, którą już w internowaniu. Bardzo ciekawe, bardzo ważne źródło, ale jednak obciążone tym, że Rydz Śmigły się samo usprawiedliwia.
No tutaj bardzo ciekawą analizę wykonał profesor Grzegorz Górski w książce Wrzesień 1939, Nowe wspomnienia. Ona została niedawno wydana w nieco większym niż dotąd nakładzie, wznowiona przez macierzystą uczelnię w Toruniu, pana profesora, więc zachęcam bardzo tej książki, ponieważ moim zdaniem jest to przekonująca analiza pokazująca, że przedmiotem gry z Hitlerem wtedy była Słowacja dla Polski. Mało tego, że tę Słowację Beckowi musiał w Betresgarden w 1939 roku w styczniu Hitler obiecać. Jestem przekonany, że to był styczeń 1939, ale na pewno gdzieś w tym momencie było to spotkanie. To, że nie ma na to żadnych pisanych dowodów, nie jest dowodem, że tak być nie mogło, ponieważ znowu wracamy do wpływu marszałka. Piłsudski nauczył swoich ludzi, że politykę się robi w wąskim kręgu i w sposób konspiracyjny. Nie ma co gadać, nie ma co zapisywać, nie ma co opowiadać rzeczy niepotrzebnych. Jeżeli Beck umówił się z samym Hitlerem, że Słowacja wejdzie pod polskie wpływy i będzie częścią Polski, co nam daje połączenie z Węgrami i otwiera drogę do upragnionej mocarstwowości i do przyszłego uporządkowania spraw na wschodzie po oczekiwanym upadku Związku Sowieckiego, to należy zobaczyć, czy są przesłanki tu uprawdopodabniające. No ja w swojej książce Jakie piękne samobójstwo cytowałem na przykład wypowiedzi Wieniawy, które cytowały osoby z drugiej ręki, ale już w sytuacji, kiedy nie pasowało to do narracji. To znaczy Wieniawa, który nie pełnił wielkich funkcji, ale niewątpliwie obracał się w towarzystwie elity sanacyjnej i jeżeli tak z dużym dozą pewności opowiadał w kręgu towarzyskim, to najpewniej tak właśnie myślano w kręgach sanacji. Mówił, że rozpad Czechosłowacji jest dla nas rzeczą ze wszechmiar korzystną, ponieważ Słowacja wchodzi pod nasze wpływy, daje nam to łączność z Węgrami i tak dalej. On to mówił otwartym tekstem, mógł sobie na to pozwolić. To był oczywiście błąd straszliwy, ponieważ jeżeli istniał jakiś sposób na wygranie wojny z Niemcami, to tym sposobem było wygranie tej wojny właśnie w 1938 roku, czy najdalej na początku 1939 przez niezgodę na rozbiór Czechosłowacji. Kompletnie nie pomyślano o tym, że rozbiór Czechosłowacji, co oznacza dla Polski? Otoczenie nas z trzech stron, ale co najważniejsze, przejście w ręce Niemiec całego arsenału armii czeskiej, czechosłowackiej i całego przemysłu zbrojeniowego, co skokowo zmieniło cały układ sił w Europie. Ja powtórzę swoją tezę z książki, to nie polskie nie wywołało II wojnę światową, to czechosłowackie tak wywołało II wojnę światową. W momencie, kiedy Hitler dostał to wszystko do ręki, to cały proces polityczny, który przewidywano, którym uważano, że Niemcy są niegotowe do wojny, będą gotowe koło 1941-1942 roku, więc wszyscy się spodziewali wojny mniej więcej dopiero gdzieś w 1941-1942 roku, to wszystko uległo przyspieszeniu. Nie było niemożliwe opowiedzenie się za Czechosłowacją wtedy. Nie było jakichś antyczeskich nastrojów w polskim społeczeństwie. Podczas gdy antyniemieckie były rzeczywiście ogromne i ten argument, który używają romantycy, że nie można było hipotetycznego paktu Ribbentrop-Beck zawrzeć, ponieważ to by się spotkało z buntem polskiego społeczeństwa, to akurat nie jest argument chybiony. Natomiast z Czechosłowacją, mimo że nie mieliśmy przyjaznych stosunków, to by prawdopodobnie przeszło. Skoro ta sytuacja została stracona, to dalej, cóż mogłoby się stać, gdyby Polska w 1939 roku nie zapowiadała twardo Niemcom, że jeżeli uderzą na Francję, to my na nich uderzymy od zachodu. Cóż by się stało, gdybyśmy podpisali tę symboliczną kapitulację w sprawie Gdańska, który i tak w 1940 roku przechodził do Niemiec bezdyskusyjnie, bo kończył się mandat Ligi Narodów, a nastroje w Gdańsku nie zostawiały najmniejszych wątpliwości, jaki będzie efekt plebiscytu. Oczywiście tam były inne części tego paktu, z tego najbardziej bolesne było zawarcie przymierza z Niemcami. Ale cóż by się stało, powiedzmy, gdybyśmy wtedy skapitulowali? No z całą pewnością Niemcy uderzyliby najpierw na Francję. Czym przypominam błyskotliwy plan uderzenia przez Ardeny i Belgię, który dał błyskawiczny pogrom wojsk francuskich w 1940 roku, narodził się dopiero w początkach roku 1940. Prawdopodobnie, gdyby Niemcy chcieli uderzyć na Francję, uderzaliby starą metodą, czyli tłukliby głową linię Maginot. Mogłoby to zdać zupełnie inne skutki. Nie miał nikt wiedzieć oczywiście w roku 1939
1938, że istnieje duży opór przeciwko Hitlerowi w armii, że istnieje spisek, który był zdecydowany działać, gdyby Hitler wypowiedział wojnę i zbrojnie próbował zająć Czechosłowację. Możliwe, że zostałby wtedy zlikwidowany przez generałów, którzy przejęliby władzę, bo byli do takiej akcji przygotowani. Ta akcja nie weszła w życie, ponieważ nie było wojny, bo Czechosłowacja została zajęta pokojowo. Najpierw pasł mocniej, prawda, później dokonał Hitler swojego dzieła. Spisek został właściwie skompromitowany. Wielu jego uczestników znało, że no nie doceniło geniuszu Führera. I drugi raz było to niepowtarzalne, ale zupełnie inaczej mogłaby się historia potoczyć. Żeby nie dłużyć, bo czas się kończy, przepraszam, źle zagospodarowałem czas, ponieważ największym błędem II wojny światowej Polski było oczywiście to, że 17 września władze wówczas jeszcze rządzące, przynajmniej symbolicznie sanacyjne, nie ogłosiły stanu wojny ze Związkiem Sowieckim. I cała II wojna światowa i cała nasza klęska w wojnie wynika ze schizofrenicznej sytuacji, kiedy Polska zaatakowana została przez dwóch wrogów, mordowana była i eksterminowana przez dwie armie. Polacy byli do dwóch różnych obozów koncentracyjnych i systemu łagrów, czy to niemieckich, czy to rosyjskich, wysyłani. I tam wszystko działo się tak samo, z jednym wyjątkiem, że formalnie prowadziliśmy wojnę tylko z Niemcami. To można było ogłosić w 1939 roku, to trzeba było ogłosić. Właśnie chęć zapobieżenia takiej niewygodnej dla dyplomacji zachodniej, ponieważ to by wtedy no, zmniejszało możliwości manewru rządu, zwłaszcza brytyjskiego, no, francuski szybko wypadł z gry. Niewątpliwie to właśnie sprawiło, że po internowaniu władz Rzeczpospolitej na terenie Rumunii został nam narzucony jako zarządca polskiej emigracji generał Sikorski. To jest temat na osobny referat. Postać bardzo nieszczęśliwa, bardzo nieudolna i właściwie mająca wszystkie wady Piłsudskiego bez jego, nazwijmy to, charyzmy, no, czy bez tej jego pewności, która Piłsudskiemu pewne sukcesy przynosiła. Natomiast Sikorski jest to jedno wielkie pasmo klęsk, jedno wielkie państwo, pasmo nieporozumień. Mimo wszystko i tak w którymś momencie okazał się, będąc pod pełną kontrolą państw zachodnich, okazał się dla aliantów na tyle niewygodny, że jak wszyscy wiemy, w okolicznościach dość tajemniczych został odsunięty, ale dopiero zniknięcie Sikorskiego sprawia, że Stalin zgadza się na konferencję w Teheranie i dopiero na konferencji w Teheranie Stalin przestaje straszyć Zachód tym, czego Roosevelt i Churchill się autentycznie bali i mieli powody się bać, czyli separatystycznym pokojem z Hitlerem. Ponieważ wcześniej jest tylko korespondencja, w tej korespondencji są wyraźnie stawiane ostrzeżenia, że jeśli Zachód nie udziela Związkowi Radzieckiemu właściwego poparcia, to Związek Sowiecki będzie zmuszony po prostu zawrzeć taki pokój z Hitlerem, co jak wiemy dla Wielkiej Brytanii zwłaszcza byłoby katastrofą. Ginie Sikorski, wreszcie następuje spotkanie Wielkiej Trójki. Wiadomo, że ceną tego dealu jest Polska i od tego momentu jedyną logiczną polityką polską jest przyjęcie do wiadomości, że mamy dwóch wrogów, i przyjęcie do wiadomości, że Niemcy nie będą w stanie wygrać, ile tokolwiek potrwa, rok czy pięć lat, nie będą w stanie wygrać jednocześnie ze Stanami Zjednoczonymi, Sowietami, Wielką Brytanią i praktycznie resztą świata. W związku z czym to jest przeciwnik, który i tak zostanie pokonany. Natomiast polskim problemem jest to, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów. I teraz realizm nakazywałby budować struktury podziemne, szykować opór społeczny, robić wszystko, żeby jak najwięcej pod tą zbliżającą się okupacją czy protektoratem sowieckim osiągnąć. Cała polityka rządu londyńskiego do tego stopnia idzie w przeciwną stronę. Akcja burza, dekonspirowanie struktur państwa podziemnego, podawanie je na tacy Stalinowi do zniszczenia i wszelkiego, właściwie wszystko, co można było zrobić, żeby Polsce wtedy zaszkodzić, zrobiono. Wybuch Powstania Warszawskiego jest już tylko jakąś taką straszliwą wisienką na tym torcie. I tu już do tego stopnia
wygląda ta historia tragicznie, że trzeba wprost postawić tezę, która jest nieweryfikowalna w tej chwili, bo nie mamy dostępu do archiwów sowieckich, że rząd londyński nie tylko popełniał błędy i nie tylko składał się z ludzi odrealnionych, ale był po prostu pod jakimś wpływem agenturalnym. No bo gdyby Stalin podejmował decyzję w Moskwie, co ma robić polski rząd emigracyjny, żeby do reszty wycofać Polskę z wojny i do reszty zlikwidować jej potencjał stawiania oporu Związkowi Sowieckiemu, nie mógłby robić nic lepszego niż robił rząd Mikołajczyka i wszystkie decyzje, jakie wtedy podejmowano. Na tym sobie pozwalam skończyć, apelując raz jeszcze o to, żeby przy każdej możliwej okazji wymuszać tę rozmowę, do której tutaj wszystkich namawiam, wymuszać dyskutowanie tych kwestii, wymuszać przemyślanie zarówno historii lat 30., jak i tego, co już w czasie samej wojny się działo, no bo jak wiemy, fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a jeśli dzisiaj obserwujemy politykę opartą na przekonaniu, że trzeba znaleźć dobrego sojusznika i dobry sojusznik z daleka obroni nas przed ewentualnym agresorem z bliska, no to mamy wrażenie silnej recydywy. Jak zacząłem od anegdoty, to na koniec też skończę anegdotą równie niespersonalizowaną, chociaż można znaleźć w internecie, kto to opowiadał. Były ambasador, dość zorientowana w świecie dyplomacji postać, napisał, a zresztą mogę, bo on to napisał w internecie pod nazwiskiem, pan Włodzimierz Jurasz, powiedział, że spotkał jednego z ludzi wysoko postawionych w polskiej polityce zagranicznej, który wygłosił mu pean na temat tego, jak fantastyczne odnosimy sukcesy w polityce zagranicznej. To znaczy właściwie zastąpiliśmy Niemcy w polityce amerykańskiej w roli głównego partnera w Europie. Mocarstwo regionalne. To była główna teza, że jesteśmy znowu mocarstwem regionalnym. Znowu pochodzi ode mnie. Zastąpiliśmy Niemcy w polityce amerykańskiej w roli głównego partnera. Jesteśmy przez to właściwie głównym rozgrywającym. Bezpieczeństwo mamy zapewnione po to, bo kto podskoczy Ameryce? No, kto w 1939 roku mógłby podskoczyć Wielkiej Brytanii jeszcze razem z Francją, prawda? Dwa takie mocarstwa największe na świecie. No i tak dalej, ten wpis, jak ktoś chce, to sobie może znaleźć całą tę wizję, nie wymienił z nazwiska, kto mu to opowiedział, ale na zasadzie no, swoich skromnych znajomości w sferach rządowych powiem, to jest bardzo prawdopodobne, że tak się tam myśli. I to jest przerażające, jeśli sobie przypomniemy właśnie, jak myślano w latach 30., dlatego tak bardzo przeraża mnie wizja, w której każdy, kto nawet datę historyczną przypomni, staje się ofiarą natychmiast ataku, bo wysoko ustawieni ludzie z obecnej władzy wydzwaniają do dyrektorów, że sprzeczne z polską racją stanu, pokazują się jakieś takie książki, prawda, które nam szkodzą, doprowadzą do wyprowadzenia z NATO i woda na młyn odwetowców z bądź, że zacytuję stary PRL-owski kabaret. Dziękuję bardzo, przepraszam za przekroczenie czasu. Dziękuję bardzo, przepraszam. Czy może któryś z prelegentów ma jakieś pytanie? Proszę bardzo. Ja mam takie dwie uwagi. Jeśli chodzi o tą tezę, że Polska była najlepszym potencjalnym sojusznikiem Hitlera, to mam wrażenie, że to jest raczej nie Hitlera, tylko niemieckiego sztabu generalnego i niemieckiej generalicji, która faktycznie w ten sposób myślała. Von Manstein dokładnie mówił to, o czym pan mówił, natomiast to właśnie Hitler tą politykę i tą koncepcję skreślił. Natomiast jeszcze mam taką ciekawostkę, że w tej niebieskiej czy fioletowej książeczce wydanej z pierwszej części jest taki aneks Eugeniusza Płaskiego, który mówi o tym, jaką rolę w kształtowaniu polityki sanacji odgrywali jasnowidze. I wydaje mi się, że bez względu na to, co myślimy o jasnowidzach, sanatorzy się tym przejmowali i w oparciu o to budowali pewne koncepcje. I warto ten aneks, który tam ma z 5-6 stron, myślę, że nie ma mniej więcej, przeczytać, bo to wyjaśnia to, co się działo we wrześniu. To jest chyba jedyne wyjaśnienie. Znaczy, to też jest część złowrogiego cienia marszałka, ponieważ Józef Piłsudski wierzył w jakieś dziwne okultyzmy, to co do tego nie ma wątpliwości. Świadectwo o tym, że uważał się za reinkarnację Napoleona, w zupełnie poważne, to pochodzi od Kazimierza Sosnkowskiego. To raczej nie jest człowiek, który by chciał swojego ukochanego wodza obciążać czy ośmieszać, więc jeżeli o tym otwarcie gdzieś tam przekazał to, no to
Cóż, no moja ulubiona anegdota o tym, jak już po śmierci Piłsudskiego wywoływali ducha marszałka w gronie zamkniętym i duch się objawił i najbardziej kloacznymi, koszarowymi obelgami obrzucił Rydza Mościckiego, Rydza Śmigłego, co wszyscy uznali, że tak niewątpliwy był to marszałek, bo za życia też miał taki obyczaj, co może znaczyć, że w tych Jasnowidzach coś było, ale tu się rzeczywiście nie sprawdzili. O, proszę bardzo. Ja w zasadzie dwie takie wątpliwości chciałem zgłosić w kontekście tego, co pan panie Rafał mówił. Pierwsza dotyczy tych fragmentów, które pan tutaj przywoływał z książki pana Górskiego. No, niestety problem polega na tym, że ta kwestia słowacka, która jest tam wypuklona rzeczywiście w tej publikacji, no nie ma na jej poparcie jakichś konkretnych źródeł. I o ile można by domniemywać, tak jak pan tutaj zauważył, że Piłsudczycy skłonni do prowadzenia takiej polityki wewnątrz swojego obozu, nie przedstawiając gdzieś na zewnątrz jakichś śladów, źródeł, no tyle już strona niemiecka musiałaby takowe źródła gdzieś pozostawić, ale niestety takowych w dokumentach niemieckiego MSZ-u nie ma. Są oczywiście jakieś elementy wskazujące na to, że Polska widziała Słowację jako ewentualny podmiot, z którym mogłaby się związać. Zresztą Piłsudczycy popierali oczywiście partię ludacką i jeszcze w czasie, kiedy funkcjonował ksiądz Andrzej Ślinka. Później te relacje trochę uległy skomplikowaniu z uwagi na nasze roszczenia terytorialne, które wysunęliśmy wobec Słowacji, które były przedmiotem sporu jeszcze w latach 20. i tak dalej, reasumując, jak gdyby myślę, że formułowanie tak mocnych tez, expressis verbis, jak to zrobił pan Grzegorz Górski, no niestety jest z uwagi na ten brak dokumentów trochę wątpliwe. I druga kwestia, Hitler pomimo tego, że oczywiście wyznaczył Francję jako podmiot, który w tej jego walce o hegemonię nad kontynentem europejskim jest głównym podmiotem wrogim, no co było oczywiście naturalne, największe państwo lądowe, prawda, w obszarze Europy poza Związkiem Sowieckim, a więc będące kompletnie niezainteresowane niemiecką hegemonią, je blokujące. Stwierdził pan, że być może plan, który zostałby opracowany, byłby planem takiego bezpośredniego ataku na linię Maginota. Więc oni do momentu, kiedy Manstein ten plan ardeński opracował, w ogóle nie mieli żadnego planu i żadnej koncepcji, więc to jest tylko już takie domniemanie daleko idące, też na którego poparcie nie ma żadnych konkretnych... Przepraszam, coś tam chyba musieli mieć, bo jest ta sławna sprawa przechwycenia dokumentów sztabowych w katastrofie lotniczej. Jakieś plany tam musiały być przechwycone. To są te plany, które oni konstruowali właśnie dopiero wtedy. Wtedy Manstein analizował ten plan Hitlera i on faktycznie przewidywał atak na linię Maginota i w oparciu o krytykę tego planu skonstruował ten swój. Bo chyba stąd te absurdalne, gigantyczne działa Hitlera, które potem siłą rozpędu były budowane, nie wiadomo, powiedzmy, cholerę, te 800-milimetrowe moździerze były jakby dzieckiem jeszcze tego pomysłu przełamywania linii Maginota, jak sądzę. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten plan Falkenberg, który on ostatecznie w takim kształcie, jakim został stworzony, wcześniej były oczywiście różnego rodzaju fazy dochodzenia do ostatecznego, że tak powiem, produktu finalnego. Natomiast nie było czegoś takiego, jak już gotowy koncept ataku na Francję przed tym, niczym Manstein ostatecznie wypracował tą koncepcję obejścia przez Radę. To ma pan oczywiście rację, bo weźmy pod uwagę to, co mówiłem. Zegar przyspieszył gwałtownie w momencie zajęcia Czechosłowacji, także zegar w głowie Hitlera, który w ogóle miał tendencję do wariackich pomysłów. Przecież przypomnę, że natychmiast po kampanii wrześniowej on wydał rozkaz, że w ogóle zabieramy wszystkie wojska z Polski i już atakujemy jeszcze w 1939 roku Francję, co przypuszczam wszyscy wojskowi się za głowy łapali, widząc jakie to są pomysły. Więc sądzę, że gdyby Hitler uznał sytuację w Polsce stabilną, hipotetycznie podpisujemy ten korytarz, prawda, układ, który zaproponowano, to prawdopodobnie naciskał
wskazałby na błyskawiczne stworzenie planu. Oczywiście nie upieram się, że on musiałby, że Einstein by wtedy z tym się nie pojawił, z tym. No, po prostu nie wiemy. No ale jest większa, jakby otwierałyby się pewne furtki. Ja też zwracam uwagę, że żądaniem Niemiec było uzgodnienie polityki polskiej z niemiecką, zagranicznej, ale zaproponowano nam dokładnie to samo, co Włochom w pakcie stalowym, czyli formalnie wzajemne uzgodnienie. To znaczy Niemcy również zobowiązywali się uzgadniać politykę, czego oczywiście nie zrobili, skoro nie uzgodnili z Mussolinim na przykład wybuchu wojny. Czyli mielibyśmy z punktu formalny powód do wypowiedzenia tego układu w momencie, gdyby się okazało, że na przykład Niemcy ugrzęźli na zachodnim froncie, a my wciąż mamy te swoje dywizje i stajemy się jakby zupełnie w innej pozycji dyplomatycznej można. Więc ja, to są wszystko oczywiście domniemania. Mówię to, że istniało pole do prowadzenia polityki. Nie było to tak, że po prostu wszystko zostało przesądzone. Straszny Hitler na nas napadł, my się musieliśmy bronić i w ogóle żadnej polityki nie było tu do prowadzenia. I nie, to co do tego to nie ma wątpliwości. No, trzeba pamiętać o tym, że właśnie polityka Hitlera tym się różniła od polityki Republiki Weimarskiej, że była polityką zmierzającą ku hegemonii, a więc dawała w przestrzeni relacji polsko-niemieckich możliwość zawarcia układu sojuszniczego w przeciwieństwie do polityki związanej z Republiką Weimarską, która chciała przesunąć tylko granice, a więc dokonać pewnej aneksji terytoriów, które były terytoriami spornymi. W przypadku Hitlera takiego problemu nie było, bo on patrzył na objęcie hegemonią, prawda, całej Europy, więc dla niego przesuwanie granic w tą czy w tamtą nie miało kompletnie znaczenia i to dawało tutaj pewne możliwości w relacjach polsko-niemieckich i ten koncept oczywiście zawarcia układu z Rzeszą Niemiecką był jak najbardziej z punktu widzenia polskiej racji stanu sensowny, potrzebny i myślę był jedynym koniecznym pomysłem, który można było wtedy zrealizować, uchronić Polskę przed całkowitą katastrofą, jaka we wrześniu 1939 roku nastąpiła. No, zgadzamy się, że to był wariant, stało się najgorsze, co się mogło stać, bo z gorszego wariantu już sobie nie można wyobrazić. Jeśli mogę jeszcze słowo, to ja staram się kontynuować myśl Antonego Safana, który patrzy na II wojnę światową jako na proces dialektyczny, zaprojektowany przez elity amerykańskie, gdzie Hitler był kontrolerem tego procesu. W związku z tym odpowiedź jest taka, zabić Hitlera. I po to Hitler miał te wszystkie koncepcje, które doprowadzały do zburzenia Europy. To jest jeszcze osobny temat do zbadania, te rzeczy sygnalizowane przez Satana, to znaczy plany, które się gdzieś tam w Ameryce rodziły. Niekoniecznie uważam, że one się przełożyły na realia, ale on przekazuje dość. Pokazuję. No to już nie chcę przedłużać, jedno słówko w obronie koncepcji profesora Górskiego. Ja zwracam uwagę, że on nie twierdzi, że zostały złożone jakieś poważne propozycje, które rzeczywiście musiałyby zostawić ślady, natomiast przeprowadza dedukcję, w moim zdaniem przekonującą, że coś kluczowego stało się w trakcie rozmowy Becka z Hitlerem w cztery oczy. Gdzie nie mogła to być kurtuazyjna rozmowa, no bo powidać po tym i po wściekłości, w jaką wpada Hitler, kiedy się dowiaduje o sojuszu Polski z Wielką Brytanią i przede wszystkim po gwałtownym przełomie w postępowaniu Becka, który ni stąd, ni zowąd stwierdza, kiedy nie dzieje się nic takiego innego, że Hitler się okazał człowiekiem niepoważnym, z którym nie można zawierać umów, czyli jakby jakaś umowa została zawarta, została zerwana, to przekonało Becka, że koniec rozmów z Hitlerem, musimy mu dać nauczkę, bo nas traktuje jak gówniarzy, coś obiecał, nie dotrzymał, nie wiemy co, ale jedyne logiczne wyjaśnienie, że zważywszy no to wszystko, co wiemy o Hitlerze, który miał łatwość improwizowania rozmaitych teorii w tych swoich monologach, nie jest moim zdaniem nieprawdopodobne, że w rozmowie z Beckiem wysnuł taką wizję, a wy sobie weźmiecie Słowację, a my tutaj robimy ten. I Beck to uznał za poważną propozycję człowieka, z którym się poważnie umówił. I istnieje to jakby w randze już przyjętej strategii kierowania się na przyszłość. A cały aparat państwa niemieckiego mógł tego nie odnotować oczywiście, no bo tam co prawda 17 sekretarzy chodziło za Hitlerem, o ile wiem, i notowało jego genialne złote myśli, które przy różnych okazjach wygłaszał, z jego polecenia zresztą, ale to spotkanie z Beckiem było rzeczywiście w cztery oczy. To jest oczywiście hipoteza, no jest to hipoteza, która logicznie wyjaśnia tego, ale dowodów żadnych rzeczywiście nie ma. Moim zdaniem jednak kwestia sformułowania ekspresji z sojuszu już konkretnego
wystarczyła Beka, no bo do tej pory realizował tą politykę w oparciu o Niemcy, realizując pewne polskie interesy, chociażby w odniesieniu do... W przekonaniu, że nie posunie się to za daleko. Tak, nagle możliwe. Ta propozycja konkretnego już związania się z konkretną ofertą i wtedy jest szok i niedowierzanie i zdziwienie. Dziękuję bardzo za wystąpienie i za ciekawą dyskusję. Dziękuję.